Czy widzieliście nowy zwiastun Need for Speed'a Heat? Tak się nazywa? Ja trochę widziałem początek, ale pomyślałem, obejrzę całość z wami. No więc zaczynajmy. Później opowiemy sobie o najgorszych i najlepszych rzeczach z poprzednich dwóch NFS-ów, czyli 2015 i Paybacka. Zobaczmy najpierw zwiastun, który nie jest takim gameplayem, tylko jest taki zwiastun cinematic. Turn off the engine. Step out of the vehicle. El tiempo es el fuego en el que ardemos. Nice ride. W tym Need for Speedzie przenosimy się niby do lat 80., ale mamy tu same najnowsze gorące fury. Natomiast tu bardziej chyba nie chodziło o to, żeby się bo są takie plotki, że tam lata 80. i tak dalej. Ale tu bardziej chyba chodziło o to, że jest taki klimat lat 80. jak z Vice City. Ktoś, kto był na moich ostatnich streamach, ten wie, że Vice City jest bardzo fajny klimat lat 80. W każdym razie. Tutaj bardziej chodziło, myślę, że o ten klimat, różowe neony, tego typu sprawy, może takie ubiory różnych postaci, styl tuningowy, coś w tym rodzaju. Jesteśmy w Miami, mamy mieć otwarty świat, tak jak w Paybacku, tak jak w Need for Speedzie 2015. Ponoć ma panować cały czas noc. But I'm gonna need those keys right now. I said right now! Już wiem, że z tego będzie milion memów. I said why now? Every day is danger. So take no risks. Don't go. Samochodem okładkowym jest Volvo. Z tego co wiem, nowe Volvo mają same dwulitrowe silniki. Tak, poznaję po tylnych światłach. Volvo. Jakieś tam sportowe. Nie wiem dokładnie, co to za model. Może to jakiś koncepcyjny, elektryczny. Z jakimś kitem w ogóle. I tak. Tutaj pojawiło się coś kontrowersyjnego. Czyli wyścigi chyba. Legalne. Wyścigi legalne chyba połączone z nielegalnymi. Jak myślicie? Jakiś bardzo ładny tunik tutaj mamy, ładne felgi. Czekaj. Popatrz na tą Porsche. Czekaj. Czy wy to widzicie? Ta Porsche, klatka po klatce, cip. Ona się opuszcza. Wszystkie samochody się opuszczają? Nie, tylko ta Porsche, o co chodzi? Nie no, to jest trik z tego, z Paybacka, po prostu mamy tam takie regulowane zawieszenie. I tutaj chyba po prostu samochód dopiero co się zatrzymał i osiadł. Tak, czyli mamy jakieś legalne wyścigi typu Pro Street. Safe. Widzimy, że to Volvo jest praktycznie na każdym szocie, nie? Nie wiem, co to. Oczywiście pojawił się Nissan R34, którym już wszyscy żygają. Co to jest? Co to za znaczek? Volvo ma taki znaczek z tyłu? Nie wiem. Survival of the fastest. No prizes for second place. But standing out means becoming a target. I know. They destroy, so we design. Jaki spoiler! Ej, w GTA Online widzieliśmy już różne spoilery, czegoś takiego nie widziałem. A on wygląda, jakby był składany. Nie no, nie jest składany, tam powiercone są. Zaraz będą ciekawe części tuningowe. Ale co to zrobiło? Yeah.
If you catch fire, run. Policja ma korwety. Dobra, tak jak każe Need for Speed praktycznie. Need for Speed Heat. To się bardzo dobrze składa, że ten Need for Speed ma swoją premierę, dlatego, że dopiero co kupiłem świetną kierownicę do jazdy w symulatory i w gry wyścigowe ogólnie. Także myślę, że to będzie spoko opcja, żeby ją przetestować. I tutaj pierwsza bolączka, prowadzenie. Ja mam nadzieję, że studio odpowiedzialne za tworzenie tej części Need for Speeda w końcu wzięło sobie do serca i opinie graczy na temat sposobu, w jaki prowadzi się samochody w poprzednich dwóch NFS-ach właściwie, i poprawili to jakoś, żeby te samochody naprawdę były choć trochę przewidywalne, a nie, że naciśniesz ręczny i samochód driftuje w drugą stronę niż w tą, w którą skręciłeś. Jakby jest dużo takich rzeczy w poprzednich dwóch NFS-ach, jeśli chodzi o rozbudowany tunik, jakąś tam fabułę, wyścigi, co jest naprawdę bardzo fajne, nie? I się dobrze w to gra. Może grałoby się w to bardzo dobrze i chętnie powróciłbym do tych Need for Speedów, gdyby nie sposób prowadzenia samochodów. Ja i tak przetestuję to na kierownicy. Zobaczę, jak się jeździ na kierownicy w tych poprzednich NFS-ach. Może nawet Most Wanted się... Słuchajcie, gdyby nowe Need for Speedy prowadziły się tak, jak w Need for Speed Most Wanted 2005 albo w Undergroundzie. Przecież grałem niedawno w Undergrounda i powiem wam, że nawet w Undergroundzie jedynce jeździ się fajnie, w dwójce jest super, a w Most Wanted jest chyba najlepiej, no. Gra się fajnie na przykład w Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku. Jeździ się fajnie tymi samochodami, chociaż to prowadzenie jest takie, wiecie, ociężałe i tak dalej, ale jednak jest spoko, no. Po prostu dobrze się gra. I tak się zastanawiam teraz, jak to będzie w tym Need for Speedzie. Czy będzie faktycznie jeździć się fajnie? Ja bym powrócił sobie jeszcze w sumie do Pro Streeta, bo tam były niektóre takie fajne wyścigi, nie? Czekaj. Bo to jest dobry moment. Keys, right now. I said right now! Woo! z tego trzeba zrobić jakiegoś mema, albo nie wiem, dzwonek do SMS-u. Zajebiste. No, także ja jestem oczywiście zadowolony, że nowy Need for Speed się pojawi. Mam nadzieję, że to nie będzie, że będzie po prostu lepiej się jeździć tymi samochodami. W The Crew 2 jeździ się samochodami przyjemnie. Nie jest to super jakaś tam produkcja samochodowa. Jest to gra typowo arcade'owa, bardzo arcade'owa, ale te samochody prowadzą się tam fajnie. O to chodzi. Możesz grać to na klawiaturze, możesz grać to na padzie i jeździć się przyjemnie. Driftujesz w sumie ciulowo, ale jeśli chodzi o samo ściganie się, zabawy z monsterami, Destruction Derby, jest super, nie? I jakby było chociaż podobne prowadzenie tutaj w Need for Speedzie nowym, nie musi być dokładnie takie samo, ale po prostu, żebyśmy byli w stanie wyczuć te samochody. Prowadzenie, nie że wiesz, tap to drift, coś takiego, że naciśnij hamulec, żeby driftować, albo nie? Tylko po prostu, żeby one były przyjemne. Ja tylko tego chcę, ok? Bo wierzę, że cała ta otoczka, fabuła, wszystko związane z tym Need for Speedem będzie ciekawe, no. Payback był ciekawy, 15 była ok, ta fabuła była taka, wszyscy są dobrzy, nie? No. Tutaj mamy też zabawę jakąś z gliniarzami, no myślę, że będzie ciekawie, jest jakaś postać, która nas tam goni i jest gliniarzem. Jest spoko, myślę, że pod tym względem. To jest taki rzut fabularny na tę grę, nie? Gameplayu jeszcze jako takiego nie mamy. Jak zobaczymy pierwszy gameplay z tej gry, a podejrzewam, że na Gamescomie pojawi się pierwszy gameplay właśnie z niej, to wtedy zobaczymy mniej więcej, jak tymi samochodami się jeździ. No bo na gameplayu dużo widać, nie? Oczywiście będę testował tego Need for Speeda, będę w niego grał, prawdopodobnie przejdę całego, jeśli dam radę. Szczerze wątpię, że będzie się te samochody prowadzić fajnie, naprawdę.
Tak mówiąc szczerze, nie? Lubię serię Need for Speed, lubię starsze Need for Speedy, ale jakoś nie mogę tego, jakby, nie mogę w to uwierzyć, nie? Dwa ostatnie Need for Speedy i zresztą czekaj, jaki był jeszcze przedostatni, przed 2015? Jakiś tam był jeszcze inny. No jakby nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w nowego, dobrego Need for Speeda, gdzie faktycznie jeździło się fajnie tymi samochodami, nie? Gdzieś tam próbowałem się przyzwyczaić do tego handlingu i tak dalej, ale było ciężko. Piszcie, co wy o tym wszystkim myślicie? No to jest na razie trailer taki cinematic. Tutaj nie mamy żadnego gameplayu ani nic w tym rodzaju, tylko jest po prostu taki rzut na, powiedzmy, fabułę, otoczkę tą całą, nie? Tak to wygląda. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Czemu się nie odtwarza? O, trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.